To są ciasteczka i to też są ciasteczka. Dzisiaj porozmawiamy o tych drugich. Jeśli nie jest Twoja pierwsza wizyta w internecie, to z pewnością widziałaś tego typu banery niemal na każdej stronie internetowej. Dodatkowo w Unii Europejskiej oprócz samej informacji musimy także dać możliwość wyboru użytkownikowi, na jakie pliki cookies się zgadza. Ale od początku, czym właściwie są pliki cookies? Są to małe, drobne pliki przechowywane w przeglądarce użytkownika. Zapisywać w nich można na przykład Twoje preferencje, a także to, czy i gdzie jesteś zalogowany. Dlatego, gdy wyczyścisz dane przeglądarki, m.in. pliki cookies, zostajesz automatycznie wylogowany z większości portali. Jest to także niezwykle ważne do celów marketingowych. Dzięki temu inne portale mogą lepiej dopasowywać reklamy do Twoich zainteresowań. Z pewnością miałaś kiedyś tak, że zainteresował Cię pewien temat, na przykład teraz wakacyjnie wyjazd pod namiot. I już po chwili zaczęły wyświetlać się masowo reklamy związane z tym tematem. To właśnie m.in. dzięki plikom cookies. Oczywiście systemy reklamowe są znacznie bardziej zaawansowane, ale cookies to jeden z elementów, który w tym pomaga. Dlatego pamiętaj, jako użytkownik zawsze powinieneś mieć możliwość wyboru ciasteczek, na które się zgadzasz. Jeśli jednak jesteś właścicielem strony internetowej, to masz obowiązek wprowadzić tego typu baner z możliwością wyboru preferencji dotyczących plików cookies na swojej witrynie internetowej. Jednak spokojnie, jeśli po tym wstępie wydaje Ci się, że jest to czarna magia, to jesteś w błędzie, ponieważ jeśli masz stronę internetową opartą na WordPressie, to teraz pokażę Ci, jak w prosty sposób, dosłownie w kilka minut, za pomocą jednej wtyczki całkowicie za darmo możesz wdrożyć taki banner cookies zgodny z RODO na swoją stronę internetową. Pamiętaj, wszystkie niezbędne linki znajdziesz oczywiście standardowo w opisie. Zobaczcie na tą stronę. Tutaj teoretycznie mamy banner cookie, który wyświetla nam się na stronie, jednak nie mamy tutaj możliwości zarządzania tymi ciasteczkami, a jest to niezwykle ważne, tak jak o tym przed chwilą wspomniałem. Możemy tutaj tylko i wyłącznie je zaakceptować lub odrzucić. Tak więc teraz musimy odpowiednio zaimplementować rozwiązanie, które umożliwi właśnie użytkownikowi zarządzanie i wyrażenie zgody, które ciasteczka chce otrzymywać. Aby wdrożyć odpowiedni banner cookies ze zgodami, musimy zainstalować odpowiednią wtyczkę. W tym celu zaloguj się najpierw do panelu administratora, najprawdopodobniej na końcu swojej strony będziesz musiał po prostu dopisać /wp-admin. Po zalogowaniu w lewym bocznym panelu szukamy zakładki wtyczki i wybieramy dodaj wtyczkę, dodaj nową. Na rynku jest dostępnych kilka rozwiązań, które umożliwiają łatwe wdrożenie baneru cookies na stronę m.in. WordPress. Ja tutaj polecam skorzystanie z Cookiebot, ponieważ po pierwsze wdrożenie jest naprawdę proste, po drugie mamy pełną zgodność z RODO, Google Consent Mode i tak dalej. I po trzecie, co myślę, że niezwykle ważne dla małych i dopiero zaczynających działać firm, to że Cookiebot CMP oferuje również całkowicie bezpłatny plan. Tak więc wyszukajmy tej wtyczki. Wpiszmy tutaj Cookiebot CMP. A oto i nasza wtyczka, tak jak widzisz, ma ona tutaj świetną ocenę, więc ją zainstalujmy. Czekamy kilka sekund, po zainstalowaniu wystarczy, że klikniemy tutaj w włącz, aby ją uruchomić. Zaraz pokażę Ci cały proces krok po kroku, jak najlepiej ją skonfigurować. Tutaj jeszcze mała wskazówka, jeśli używałeś do tej pory innej wtyczki, która tak jak na tym portalu nie miała możliwości wyboru i zgody na różne pliki cookies, to możesz ją od razu wyłączyć. Jeśli pierwszy raz w ogóle konfigurujesz jakąś wtyczkę cookie, no to możesz pominąć ten krok. Ja dlatego wyłączam tą wtyczkę i zaraz ją usunę, aby zachować czystość i porządek tutaj w panelu WordPressa. Następnie w lewym bocznym menu pojawi się tutaj pozycja Cookiebot. Wejdźmy w pierwszą zakładkę. Teraz mamy prosty panel, zjeżdżamy nieco niżej, aby odsunąć ten przycisk. Klikamy w niego i zostajemy przekierowani na stronę rejestracji. Na start otrzymamy również wersję premium całkowicie za darmo. Podaj tu w prawej kolumnie adres e-mail i przechodzimy do kolejnego kroku. Teraz na Twojego maila zostanie wysłany kod potwierdzający. Musisz go sprawdzić i tutaj przepisać. Następnie zobaczysz taki panel. Tutaj musimy podać podstawowe informacje, m.in. to, że potrzebujemy tego baneru zgody na aplikację internetową. Domyślnie jest to ta wybrana opcja. Następnie podajemy nazwę witryny, kraj, zmieniamy tutaj oczywiście na Polskę. Dalej podajemy naszą domenę i niżej wybieramy typ zgody. W przypadku Polski, czy generalnie całej Unii Europejskiej, będzie to GDPR, tutaj z flagą Unii. Jest to angielska nazwa polskiej RODO. I klikamy tutaj, aby przejść dalej. Teraz ustawiamy stylizację, jaką chcemy naszego baneru zgody. Tutaj mamy opcję wyboru, a tutaj na środku jest podgląd. Jeżeli sobie to przeklikniemy, no to widzimy teraz, jak będzie to inaczej wyglądało. Wybierz po prostu ten, który bardziej Ci się podoba. Według mnie lepszy jest ten tutaj na środku ekranu, no bo wtedy użytkownik musi podjąć jakąś interakcję, aby wyświetlić zawartość strony. Jeśli ten banner jest na dole, to może go po prostu nikt nie kliknąć, no i strona może nie działać prawidłowo, tak jak wspominałem na początku tego filmu. Klikamy zapisz i przechodzimy dalej. Czekamy teraz kilka sekund na przygotowanie naszego baneru. Na tym ekranie możemy dodać współpracowników. Jeśli masz małą firmę, po prostu takich współpracowników nie masz, no to przechodzimy dalej. Następnie musimy dodać odpowiedni kod na stronę, który zablokuje pliki cookies, bo użytkownik musi na nie najpierw wyrazić zgodę. Tutaj mamy automatyczne blokowanie, tutaj mamy manualne. Proponuję zostawić automatyczne, jednak spokojnie, nie musisz kopiować tego kodu, nie musisz nigdzie z nim dalej przechodzić, jeśli masz stronę opartą na WordPressie. Jest to świetne rozwiązanie, ponieważ możesz skorzystać z tego Cookiebot CMP, nawet jeśli nie masz strony na WordPressie, wtedy możesz po prostu użyć właśnie tego kodu. Jeśli jednak używasz innych rozwiązań, to możesz stworzyć na przykład Google Tag Manager i tam wkleić ten kod lub wybrać tę opcję użyj innego rozwiązania. I tutaj jest obszerna lista, z jakimi CMS-ami Cookiebot CMP integruje się w banalnie prosty sposób. Między innymi jest WordPress, jest Magento, jest Shopify i tak dalej. Wróćmy na tą pierwszą stronę jednak i przejdźmy dalej. Klikamy Finish. Teraz nasz baner jest praktycznie gotowy, można powiedzieć, że pozostał nam ostatni etap konfiguracji, czyli dodanie języka polskiego. Tutaj mamy informację o tym, że ciasteczka są właśnie skanowane na naszej witrynie, ale niżej mamy właśnie informację o języku. Domyślnie jest to angielski. Jeśli masz witrynę po polsku, to musimy tutaj dodać nowy język, klikając tutaj. Żeby nie przeglądać całej listy, możesz wpisać tutaj polski i mamy gotowe. Dodajemy język. I bardzo ważne, musimy tutaj przełączyć, aby był on widoczny w Cookiebot CMP w naszym banerze na stronie internetowej. Warto jeszcze tutaj na górze przejść do ostatniej zakładki, czyli ustawienia CMP i sprawdzić, czy na pewno masz aktywny Google Consent Mode w tym miejscu. Jeśli tak, to ekstra możemy zapisać ustawienia. Teraz praktycznie wszystko jest już gotowe, dopracujemy jednak jeszcze wygląd naszego baneru cookies. Z tego względu, że zależnie od tego, jaką masz kolorystykę na stronie, to lepiej mogą pasować na przykład zielone przyciski, a nie niebieskie lub też czerwone zamiast zielonych i tak dalej. Przejdźmy więc tutaj w tą zakładkę wygląd. Tutaj tak jak wcześniej możesz wybrać styl swojego baneru, ale dodatkowo mamy także kilka innych opcji. Mamy między innymi tutaj wall. Domyślnie jak te ustawienia wszystkie są już prawidłowo skonfigurowane, przejdźmy jeszcze tutaj do zakładki stylizacja, bo to tutaj właśnie możemy dopasować na przykład kolor linków i tak dalej. Dopasujemy go więc do naszej strony. Tutaj kolorem wiodącym również jest niebieski, jednak podejrzewam, że minimalnie się on różni, dlatego użyję specjalnego rozszerzenia do przeglądarki Chrome, które pomoże mi zidentyfikować dokładnie ten odcień niebieskiego. Najeżdżamy w tym miejscu, ekstra jest wykryty i domyślnie jest ten kolor już skopiowany. Wracamy więc tutaj i podmienimy ten kolor na nasz. Tak widzisz, różnica jest praktycznie niezauważalna, no ale jednak tak będzie ładniej. Dalej możesz dodać także swoje logo oczywiście, jeśli chcesz i zmienić jeszcze inne ustawienia stylizacji. Ja to jednak pozostawię już tak jak jest. Zerknijmy jeszcze do zakładki Content, czyli treść. Tutaj widzimy, jakie są informacje, będą wyświetlone na naszym banerze. Czy to będą właśnie informacje o Twoich ciasteczkach, albo szanujemy Twoją prywatność, przeczytaj informacje i tak dalej. To wszystko możesz tutaj dostosować. Jeśli te komunikaty wyświetlają się w języku angielskim, to znaczy, że we wcześniejszym kroku nie zmieniłeś języka domyślnego na język polski. Wróć więc tutaj do zakładki Konfiguracja i na samym dole, gdzie dodaliśmy język polski, kliknij przy 3 kropeczkach. Ja go mam tutaj ustawionego jako domyślnie, ale kiedy klikniemy, to możemy ustawić. Wszystko jest gotowe, klikamy więc tutaj opublikuj i zatwierdzamy, że chcemy wszystko opublikować i wprowadzić nasz banner cookie w życie. Teraz w panelu WordPressa w lewym bocznym menu, gdzie masz rozwinięty Cookiebot, przejdź do ustawień, aby pokazało nam się tutaj więcej opcji. No i w ten sposób możemy połączyć nasze konto UserCentrics z WordPressem. Musimy tutaj podać specjalny identyfikator i już Ci pokazuję, gdzie go znajdziesz. Wejdź z powrotem na pierwszą zakładkę, gdzie mamy wszystkie ustawienia naszego baneru cookies i tutaj na samej górze, gdzie mamy na niebiesko napisane GDPR Configuration, mamy w tych kwadratowych nawiasach nasz kod, numer. Od razu podświetla nam się również, że możemy go skopiować, więc kliknijmy tutaj, aby się skopiowało, wracamy tutaj, wklejamy go, kilka sekund przetwarzania i robimy połącz. Super, w tym momencie nasz banner cookie powinien już wyskoczyć, powinien być dostępny. Wejdźmy na stronę główną i sprawdźmy, czy to działa. Ekstra i oto nasz banner cookie zgodny z RODO jest gotowy. Tak jak widzisz, wyświetla on się na środku strony, nie można go pominąć. Kiedy klikniemy poza obszarem, no to nic się tutaj nie dzieje. I mamy możliwość wyboru, jakie pliki cookies chcemy otrzymywać. Inne, jeśli zostaną automatycznie wykryte przez Cookiebot CMP, to będą tutaj dodane po prostu kategorie. Dzięki za obejrzenie tego filmu, pamiętaj zostawić łapkę w górę, bo algorytm to lubi i mi będzie bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!